Tax-free, czyli zwrot podatku od towarów i usług, pozwala na uniknięcie podwójnej opłaty za zakupy dla klientów z krajów poza Unii Europejskiej. Minimalna łączna wartość zakupów, przy której można żądać tego zwrotu, spadła z 300 do 200 zł. Dziś na konferencji prasowej poseł Dariusz Piątkowski tłumaczył, że to dobra wiadomość nie tylko dla kupujących, ale i dla małych podlaskich przedsiębiorstw. Udało się w końcu zmienić rozporządzenie, które reguluje wysokość minimalnej kwoty, od której VAT może być odliczany. W ubiegłym roku ta kwota była podniesiona do 300 zł. To spowodowało, że zagraniczni klienci zaczęli robić zakupy w galeriach handlowych, które mają dużo większy asortyment, a obroty małych i średnich przedsiębiorców znacząco spadły. Dlatego Ministerstwo Finansów wprowadziło ustawę o przywrócenie kwot 200 zł. Sklepy wielkopowierzchniowe tej różnicy nie odczuły, ale właściciele małych i średnich firm już widzą efekty, bo wzrosła liczba wystawianych przez nich dokumentów tax-free. Jest to szczególnie ważne, bo duża część kupujących w Podlaskiem to Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie.